sprawy. Te wybory mają wymiar bardzo istotny, bo w tej chwili po raz pierwszy odczuwam, że ludzie w Polsce się obudzili. Do tej pory ustrój niewolniczy trwał najlepsze. Ludzie uważali, że jak są niewolnikami, ale są dobrze karmieni, gazety pełne są przepisów, jak schudnąć, a nie jak utyć, prawda? Więc jest co jeść, krzywdy nie ma, a to, że jesteśmy niewolnikami, no to już trudno. Tak widocznie musi być. Wreszcie ludzie zrozumieli, że tak nie musi być. Niektórzy starsi ludzie uważają, że już tak przywykli do tego niewolnictwa, ale młodzi ludzie uważają, że najwyższa pora wrócić do normalności. Te ostatnie kilkadziesiąt lat, nie mówię o 20, mówię o 100 latach naszej polityki, doprowadziły ludzi do stanu zniewolenia, bo socjalizm to ustrój niewolniczy, jest wariatem ustroju niewolniczego i ludzie do tego przywykli. Natomiast my chcemy wrócić do normalności, bo kiedy rządziła prawica, a rządziła cały czas Europą przez kilka tysięcy lat, to proszę Państwa, my, wiary ludzie, rządziliśmy światem, bo nasza cywilizacja była najlepsza, bo myśmy podbili cały świat, bo mieliśmy dobre zasady, dobrą cywilizację. A potem, jak byliśmy u szczytu, to wszyscy tacy lewicowi intelektualiści chcieli mówić, a właściwie po co te zasady, to okropna rzecz, zasady, trzeba robić wbrew zasadom, odwrotnie. I proszę Państwa, w wyniku tego rządzą dzisiaj zasady odwrotne. Kiedy rządziły zasady europejskie, to my rządziliśmy światem, a kiedy rządzą unijne, czyli odwrotne, to przychodzą jacyś Arabowie, muzułmanie, Chińczycy i tacy, wszyscy teraz nas kolonizują. Bo zasady dowolnego plemienia murzyńskiego są wyższe niż te, które widzę na co dzień w Unii Europejskiej. Zasady unijne są odwrotnością europejską. I to, co będę mówił, to będę mówił, że musimy wrócić do Europy. Odrzucić Unię Europejską, wrócić do Europy. Europy, gdzie każdy naród ma swoje prawa, tradycje i konkuruje między sobą, walczy o byt. I dzięki temu w tej konkurencji my się rozwijaliśmy. Opanowaliśmy cały świat, jeszcze raz. Proszę Państwa, najważniejsza z tych wartości prawicowych to jest traktowanie człowieka jak człowieka. Zasada chcącemu nie dzieje się krzywdy. Zaugana polenti non fit in iuri. To oznacza, że jesteśmy dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi. Bo zamiast tej zasady w Unii jest zasada państwa opiekuńczego. To znaczy, że nie jesteśmy dorosłymi ludźmi. Jesteśmy małymi dziećmi, które mają opiekę. Jesteśmy niewolnikami, którzy mają właściciela. Jesteśmy bydlakami, którzy mają właściciela. Nie jesteśmy już ludźmi, jak jest państwo opiekuńcze. Na przykład państwo to mnie dba, żebym się nie kąpał w rzece, bo mogę się utopić. Nie, właściciel niewolnika ma prawo powiedzieć niewolnikowi, nie kąp się, bo mi się utopić, ja za się zapłaciłem. Sam mogę nie wpuścić do rzeki, bo mi się utopi. Dziecku mogę tak powiedzieć, ale dorosłemu facetowi zabronić się kąpać, bo może się utopić. To jest nieludzkie traktowanie mnie jak bydlęcia, za które mój właściciel odpowiada. I myśmy się z tym pogodzili. Ludzie uważają, że to jest coś normalnego. Nawiasem mówiąc, to wynika z tego, że dlatego, że lewica tak bardzo nalega na tym, żeby kobiety miały jak najwięcej do powiedzenia w polityce, bo kobiety traktują to jako coś naturalnego, że ktoś nimi się opiekuje. Dla kobiety jest normalne. Powinno być też, że nie ma w tym nic złego, prawda? Tylko, że kobiety uważają to za normalne i głosują za państwo opiekuńcze. Natomiast mężczyźni na ogół tego nie lubią. Nie na ogół, bo jest również wielu ludzi tak myślących niż mężczyzn, ale na ogół mężczyźni tego nie lubią.